witamy w kolejnym odcinku z serii Rowery w Biker Budzyk, gdzie chcemy Wam przedstawić rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Przez to, że jesteśmy u Was w Waszych monitorach, Waszych telefonach, przedstawiamy Wam rowery bez konieczności wychodzenia z domu. Kiedy już postanowicie do nas zajrzeć, będziecie już wstępnie poinformowani, dogadani. Także zaczynamy. Ja jestem Damian. Cześć, ja jestem Dominik. A dzisiaj mamy dla Was rower crossowy. Jest to Unibike Xenon na rok 2021. Na kołach o rozmiarze 28 cali. No cóż, zacznijmy od tego, że rower crossowy to taka mieszanka trochę roweru, można powiedzieć, szosowego z MTB. Się nada bardzo dobrze na utwardzone dukty leśne, jak i na głównie na ścieżki rowerowe. A bardziej lepiej było powiedzieć, że ze ścieżek rowerowych zjedziemy w dukty leśne i nie będzie mu to straszne. Rama jest wykonana z aluminium, jak to w Unibike'u, hydroformowana z główką ramy o 1,18 cala. Na zaciskach normalnych, tych starszego typu QR, co w tym rowerze bardzo dobrze wystarczy. Tak, widelec mamy powietrzny od Santura. Santur NCX. Można powiedzieć tak, jest to wystarczający widelec jak na tą klasę roweru. Myślę, że w zupełności wystarcza. Bardzo fajnym aspektem w tym rowerze jest osprzęt. Mam tu na myśli głównie napęd i manetki oraz hamulce, bo mamy tutaj w zasadzie pełną grupę XT, co się nie zdarza często. Łańcuch tradycyjnie, jak to w Unibike'u, jest wstawiony KMC. No ale tu już nie ma wielkich mieszanek. Tutaj jest manetka XT, korba turystyczna XT, przerzutka turystyczna XT, tył i przód. Także to jest rzadko spotykane. Do tego heble też mamy XT. Właśnie, całe hamulce jest Shimano XT M8000. Natomiast tarcze też mamy od XT-ka. A nie mamy włożonych tutaj najtańszych, tak żeby po prostu to wyglądało, a jednak to działa i to będzie działać bardzo dobrze. Napęd, jak dałem powiedzieć, jest turystyczny, jest to o rozpiętości 3 blaty z przodu i z tyłu 10 biegów. Z tyłu kasetę mamy rozpiętości 11,36, natomiast z przodu kolbę od 24 do 48 zębów, tak? Do 48 zębów, dlatego to daje naprawdę dużą rozpiętość i możliwość dostosowania biegu do aktualnych, tak powiedzmy, warunków na trasie, tak? Czy naszej po prostu swobody jazdy, tak? To się właśnie nie zdarza zbyt często. Mamy, od razu powiem, fajną rzecz, już to mówiłem, Unibike Flight'cie, pedały w zestawie, pedały aluminiowe, niezwykłe plastikowe, które nadadzą się bardzo dobrze do jazdy turystycznej, jak na początek, i nie ma tutaj, nie rozpadną się od razu, jak to plastikowe. No i tradycyjnie w Unibike'u koła, które są budowane na wzmacnianych, oczkowanych obręczach. Dodatkowo mamy szprychy ze stali nierdzonej Sapima. Piasty oczywiście przód i tył również są shimanowskie. Tutaj nawet nie pamiętam jakie. To są deorki. Zawsze mamy to opisane. To są deorki dokładnie, jak Dominik mówi. Czyli nie ma tutaj wielkich oszczędności w tym rowerze. Tutaj nie ma, że wywalamy przerzutkę tył na wysoką grupę, a reszta nie wspominać, bo jeszcze ktoś się o tym dowie. Tutaj wszystko jest dosyć fajnie poukładane. Za rozsądne pieniądze, no bo ten rower stoi teraz w płocie 5299.
Super cena. Jak na ten osprzęt, wykon ramy, gdzie mamy dożywotnią gwarancję, podzespoły również, siodełko jest żelowe. Cele Royal, gdzie można dobrać sobie te siodełko równie dobrze. Tak. Co do siodełek, to jeszcze mówimy w osobnym odcinku, tak. Gdzie mamy taboret żelowy, gdzie dobieramy siedzenia pod rozstaw waszych kości kulszowych. Jest to dosyć pomocne dla nas narzędzie do doboru właściwego siedzenia. Co tutaj mamy, to mamy welochwyty, które są piankowe. Niektórzy mówią, że... A skręcane jeszcze. Fajne to jest. Jest to fajne połączenie, gdzie pianka, nie jest to taka pianka, jak mamy w marketowych rowerach za, nie wiem, tam 5 zł. Ona się od razu rozpada. Która się rozpada w rękach jak gąbka, szwamka do mycia. Ta pianka fajnie trzyma, można ją sobie lekko przeprać i zebrać nadmiar tłuszczu, który się zbiera. Ręka fajnie na tych chwytach odpoczywa. W jednym rowerze miałem te chwyty i było bardzo ok. Chyba nawet mam w XTC-ku swoim. Na sam koniec można powiedzieć, że komponenty jak to w Unibike'u są od firmy Uno, jest ich dystrybutorem. Natomiast jeszcze opony mamy z Schwalbe Smart Sam. Są to o tyle fajne opony, że mają dosyć daleko wychodzący boczny bieżnik, a środek jest dość szybki. Powiem tak, bestia jest na wzgroź uniwersalna, krzyczy do nas uniwersalnością. Opona jest uniwersalna. Sloty przygotowane pod montaż bagażnika czy błotnika świadczy o tym, że może być to rower i do sportu, i do rekreacji, i do wyprawy, jeżeli chcemy zarzucić sakwę i jechać Polskę. Ten rower wszystkie te pomysły obsłuży. Tak jest. Rower za cenę 5300 bez złotówki naprawdę bardzo dobrze się komponuje, a ze względu na to, że nie ma tutaj oszczędności naciągania klienta na nie wiadomo co. Mamy prawie pełnego XTK-a, no oprócz kasety i łańcucha. To da nam bardzo miłe odczucia z jazdy i nie zawiedziemy się z tego napędu. Dożywotnia gwarancja na ramę to super sprawa. Także kto chce sprawdzić, czy mamy rację i ta maszyna będzie służyła jak trzeba, rower jest już dostępny w naszych salonach. Także zapraszamy do odwiedzin, oględzin na żywo. Domówimy szczegóły, doradzimy i miejcie swoje wymarzone rowery. Na dziś dziękujemy, żegnam się z Wami. Dziękuję. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.